No tęskniliśmy. Już jak są te dźwięki, już wiesz, że okay, jest już dobrze. Wiem, że trzeba. Tomasz Odratowski. No, 2 tygodnie mnie nie było. No, tak? No. I pytają mnie, czy odpocząłem. No, zależy, jak zdefiniujemy pojęcie odpoczynek, prawda? Jeśli jako wykonywanie przez 2 tygodnie od rana do świtu poleceń żony, to tak, wypocząłem niesamowicie. Jeśli odpoczynek zdefiniujemy inaczej, no to też odpocząłem, no bo no co mam powiedzieć, nie? W każdym razie jedno trzeba stwierdzić, że nawet w 2-tygodniowym dogłębnym sprzątaniu dużego mieszkania typu mycie okien, odkurzanie, glansowanie, polerowanie, pucowanie, odpicowywanie najgłębszych zakamarków mieszkania można znaleźć rozrywkę i ukojenie. Tylko nie wiadomo jak. Jeszcze tego nie odkryto, choć wielu próbowało, ja też. Po prostu żona, kiedy dowiedziała się, że przez 2 tygodnie, słownie 14 dni, nie idę do pracy, to powiedziała: skoro już tu jesteś, to sprzątnijmy dokładnie. Wiosna, święta wielkanocne, jajka budzą się do życia. Otwórzmy nowy rozdział w historii sprzątania i otworzyliśmy. Dlatego też dała mi do myślenia właśnie ta informacja, o której wcześniej mówiliśmy, że pewien Berlińczyk najpierw odmawiał rozebrania choinki po świętach, a teraz się z nią ożenił. Ponoć nawet kupił pierścionek zaręczynowy. To nie jest taki głupi pomysł. To nie jest taki głupi pomysł. Zatem kawalerowie, komu sprzątanie niemiłe, niech za rok klęknie z pierścionkiem przed choinką, chwyci wybrankę za gałązkę i zatarga do najbliższego urzędu stanu cywilnego. Do kościoła nie, bo was proboszek skomunikuje i nałoży na głowę anatemę, prawda? Może nawet spali na stosie zrobionym z choinki. Choinka co prawda nie usmaży ci schabowego z mortadeli, ale za to nie każe sprzątać podczas zasłużonego wolnego.